Kierownik działu kadr wchodzi do sekretariatu i zastaje sekretarkę Marysię, która siedzi za biurkiem i głośno szlocha. Widząc jej stan, pyta zaniepokojony. Pani Marysiu, co się stało? Czemu pani płacze? Marysia, ocierając łzy, mówi drżącym głosem. Och, panie kierowniku, dyrektor Zenon Borucha zwalnia mnie z pracy. Kierownik, lekko zaskoczony, marszczy brwi. Pani Marysiu, na pewno się pani myli. Ja pierwszy wiedziałbym o takiej decyzji. Może doszło między wami do jakiegoś nieporozumienia? Marysia, pociągając nosem, kręci głową i odpowiada. Nie, nic takiego. Ale przed chwilą widziałam, jak z jego gabinetu wynieśli kanapę. Swego czasu pewne małżeństwo postanowiło urozmaicić sobie życie i kupiło parę papużek. Ptaki były śliczne, ale jedno zmartwienie spędzało im sen z powiek. Nie mogli się zorientować, który ptaszek to samczyk, a który samiczka. Pewnego dnia pani domu, zajrzawszy do klatki, przyłapała papużki w dość jednoznacznej sytuacji. Nie czekając, aż mąż wróci, postanowiła działać. Wyskubała kilka piórek z głowy samczyka, żeby łatwo go rozpoznać. Nie minęło wiele czasu, a w ich mieszkaniu odbywała się rodzinna impreza. Papużki, wypuszczone z klatki, latały swobodnie po domu, budząc zachwyt i radość gości. Wśród zaproszonych był też łysy wujek Staszek, który siedział sobie spokojnie, popijając herbatę. Nagle papużek samczyk sfrunął na ramię Staszka, spojrzał na jego łysinę i nachylając się konfidencjonalnie zadał pytanie. No i co? Przyłapali? Przyłapali? Pewien bardzo pobożny pan regularnie uczęszczał do kościoła w każdą niedzielę. Po każdej mszy wychodził, a koczującemu niedaleko żebrakowi wręczał 10 złotych. Taka sytuacja trwała przez wiele miesięcy, aż żebrak zdążył się do tego przyzwyczaić. Jednak w pierwszą niedzielę października pobożny pan wychodzi z kościoła, podchodzi do żebraka i daje mu tylko 5 złotych. Żebrak, zaskoczony, pyta. A dlaczego tylko 5? Zawsze było 10. Pan wzdycha i odpowiada z lekkim uśmiechem. No wie pan, posłałem syna na studia. Żebrak, słysząc to, marszczy brwi i mówi z oburzeniem. Na studia pan powiada. A dlaczego na mój koszt? Zenek siedzi przed telewizorem, relaksując się z piwkiem i w kapciach. Jego żona Małgosia w kuchni coś tam sobie pichci, gdy nagle słyszy, jak jej mąż głośno komentuje coś w pokoju. Nie! No co ty? Nie wchodź tam! Co ty robisz? Po chwili znów woła. Człowieku, nic nie przysięgaj. Powiedz, że nie. Nie bądź głupi. Zaintrygowana, Małgosia przerywa gotowanie i podchodzi bliżej, nasłuchując, co wykrzykuje jej mąż. Po chwili znów słychać krzyk męża. Coś ty najlepszego zrobił, taki niewybaczalny błąd. Będziesz tego żałował. W końcu Małgosia nie wytrzymuje i pyta z troską. Zeniu, co ty tam tak przeżywasz? Zenek, nieco zakłopotany, odwraca się w jej stronę i z uśmiechem odpowiada. A nic takiego. Kasetę sobie z naszego wesela oglądam. Zenek wraca z pracy, odkłada torbę na stół, zadowolony jak nigdy. Uśmiecha się szeroko do żony i mówi: Kochanie, słuchaj, dzisiaj nie czekaj na mnie z kolacją. Umówiłem się z chłopakami. Najpierw idziemy na piwo, potem zjemy coś na mieście. Potem jeszcze wpadniemy do Mariana, będziemy grać w szachy. No, może się to przeciągnąć nawet do rana, więc naprawdę, nie czekaj na mnie. Żona, patrząc na niego z lekkim politowaniem, spokojnie wyciera ręce o fartuch, uśmiecha się pod nosem i odpowiada. No trudno, idź sobie. Przecież za rogi cię trzymać nie będę. Po długim pobycie za granicą wrócił Marian. Dorobił się tam nowiutkiego smartfona. Pochwalił się żonie i poszedł do łazienki wykąpać się. Nie rozstawając się ze swoim nowym nabytkiem, leżąc we wannie, zadzwonił na numer domowy. Żona odbiera, a Marian mówi: Chodź, Teresa, umyjesz mi plecy. Żona na to: Nie mogę, kochany. Ten głąb już wrócił, właśnie się poszedł kąpać.
Dziennikarz zatrzymuje przechodnia na ulicy, trzymając mikrofon pyta: Przepraszam bardzo, czy mogę zadać kilka pytań na żywo? Co pan dostał na święta? Przechodzień z dość niewyraźną miną odpowiada: Urodziło mi się dziecko. Dziennikarz zaskoczony i radosny mówi: Oho, to musi być pan szczęśliwy. Taki piękny prezent od losu, prawda? Facet spoglądając smutno na dziennikarza mówi: No nie zupełnie. Dziennikarz bardzo zaskoczony odpowiedzią dopytuje: Jak to? Przecież dziecko to największe szczęście. Co się stało, że nie jest pan szczęśliwy? Facet z ciężkim westchnieniem odpowiada: Bo żona złożyła się na prezent z sąsiadem. Wchodzi facet bez rąk do knajpy. Rozgląda się po lokalu, a tam ani żywej duszy, tylko barman stoi za ladą, przecierając szkło. Facet podchodzi bliżej, uśmiecha się uprzejmie i mówi: Wie pan, sprawa jest trochę nietypowa, ale czy mógłby mi pan pomóc wypić kolejkę? Barman spojrzał na niego z lekkim zdziwieniem, ale zaraz odparł z uśmiechem: No jasne, nie ma problemu. I tak gość zamawia jednego, potem drugiego, a barman za każdym razem pomaga mu wychylić kieliszek. Po kilku kolejkach, kiedy już oboje się rozluźnili i atmosfera stała się przyjacielska, facet mówi: Bardzo dziękuję, naprawdę pan mi pomaga, ale czy mógłby mi pan jeszcze wytrzeć usta serwetką? Barman, trochę zaskoczony, ale dalej uprzejmy, bierze serwetkę i spełnia prośbę. Na to facet: Dzięki. A teraz, drogi panie, mam jeszcze jedną prośbę. Chciałbym się rozliczyć. W mojej prawej kieszeni są pieniądze. Czy mógłby pan je wyjąć i wziąć tyle, ile się należy? Barman, już w pełni oddany swojemu gościowi, kiwa głową, wyciągnął pieniądze, policzył odpowiednią kwotę i oddał resztę. Facet podziękował, ruszył już w stronę drzwi, kiedy nagle się zatrzymał, odwrócił i zapytał: Jeszcze jedno pytanie. Gdzie tu jest toaleta? Barman, bez sekundy zastanowienia, rzuca błyskawicznie: Najbliższa jest na stacji benzynowej, dwie ulice dalej. Na sali sądowej trwa przesłuchanie. Sędzia, wpatrując się w oskarżonego z poważnym wyrazem twarzy, zadaje pytanie: Czy oskarżony był już wcześniej karany? Oskarżony, ubrany w schludny garnitur, prostuje się i odpowiada spokojnie: Tak, wysoki sądzie, za konkurencję. Sędzia unosi brew, nieco zdezorientowany, i mówi: Za konkurencję? Przecież za konkurencję się nikogo nie karze. A co oskarżony dokładnie robił? Oskarżony z lekkim uśmiechem odpowiada: Takie same banknoty jak mennica państwowa. Eskimo skupił sobie samochód, co w jego wiosce wywołało spore poruszenie. Sąsiad, ciekawski i pełen entuzjazmu, wpadł z wizytą, żeby obejrzeć nowy nabytek. Ale ładny! Mówi, głaszcząc błyszczący lakier i patrząc z zachwytem na maskę samochodu. Jakie ma piękne oczy! Dodaje, przyglądając się reflektorom, które lśniły w promieniach arktycznego słońca. Idzie dalej, oglądając samochód z każdej strony. Dochodzi do rury wydechowej. Przykuca, patrzy chwilę w skupieniu, po czym z uznaniem kiwa głową i mówi: No, dorodny samiec. Na wykładzie z biologii profesor zadaje pytanie dziewczynie z pierwszej ławki. Proszę odpowiedzieć, jaki organ w ludzkim ciele potrafi w krótkim czasie powiększyć się 50 razy? W sali zapada niezręczna cisza. W końcu studentka zaczyna się czerwienić. Po chwili, wyraźnie speszona, niepewnie odpowiada: To pewnie będzie narząd męski, panie profesorze. Profesor unosi brew, po czym spokojnie wyjaśnia: Źrenica, proszę pani. Źrenica potrafi powiększyć się 50 razy, reagując na zmiany światła. A swoją drogą gratuluję pani narzeczonego. Dwóch dziadków spotyka się w kawiarni. Nagle jeden mówi do drugiego: Słuchaj, Boguś, muszę ci coś powiedzieć. Coraz częściej spotykamy się z nowym, bardzo niebezpiecznym procederem. Kolega zaciekawiony przerywa i pyta: Co takiego?
Dotyczy to głównie starszych mężczyzn, takich jak my. Wyobraź sobie, zatrzymujesz się samochodem na czerwonym świetle, a tu nagle przed twoim autem pojawia się młoda kobieta, która nie ma na sobie żadnych ubrań. Zachowuje się, jakby chciała umyć ci szyby. Rozprasza cię, a w tym czasie inna osoba otwiera ci haczem tylne drzwi twojego samochodu i kradnie wszystko, co się da. Portfele, torby, telefony. Oni są naprawdę świetni w tym, co robią. W piątek złapali mnie na to 5 razy, w sobotę aż 7.